I wracamy z naszą rozmową. Roman Rogowiecki jest w studiu. Agnieszka Chilińska ma duże szanse na to, żeby wygrać nagrodę za ten utwór? Myślę, że ma spore szanse, bo jednak ten rodzaj muzyki jest bardzo popularny i Agnieszka tutaj chyba zrobiła taką woltę marketingową, bo głos jest dalej rockowy, to jest trochę śmieszne, bo nie przystaje do tego, jaka jest muzyka. Natomiast ona sprzedaje koncerty, jest bardzo popularna, więc ma duże szanse. Już chyba nie królowa łez, tylko królowa metamorfoz niedługo w takim razie będzie. Ale czasami chcielibyśmy, żeby artysta się potrafił zmienić, prawda? Tylko z drugiej strony, jak zmienia się tak radykalnie, to nas po prostu, co to się stało? No, moim ulubionym artystą, który się zmieniał, był David Bowie, który ciągle się zmieniał, ale to wręcz nie była transformacja do tyłu, tylko do przodu cały czas. Artystyczne rzeczy, prawda? Tak. To jest bardzo komercyjne, tak. Bardzo komercyjne. To wróćmy do Fryderyków w takim razie. Kto jest pana faworytem, jeśli chodzi o zespół, jeśli chodzi o płytę, o utwór? Ja optowałbym za Organkiem. Myślę, że to jest taki facet, który oczywiście nie jest, nic oryginalnego nie ma. On bardzo dobrze ściąga z tego, co się zdarzyło w muzyce rockowej przez wiele lat, ale robi to naprawdę bardzo udanie. To są fajne, on ma jakiś tam właśnie pomysł na piosenkę, podpiera się jakimś znanym utworem, którego młodzież już nie rozpoznaje, więc dla nich to jest coś zupełnie nowego. Jest niezły na scenie, jest kulturalnym facetem i to wszystko mu właśnie dobrze wychodzi. Tym bardziej, że idzie trochę pod włos, no bo ta muzyka rockowa, nie oszukujmy się, jest trochę w odwrocie. Jednak młodzież woli właśnie coś takiego, jak zrobiła Agnieszka Chilińska, że to ma być popowe, dansowe, jakieś transowe, cokolwiek, prawda, a nie rockowe. Rock generalnie na całym świecie ma się trochę jakby gorzej. Trochę chyba może zaskakiwać trochę, że w tych zestawieniach pojawia się zespół Hey, który no, wydawałoby się, że mógł już wypaść z pamięci młodych ludzi, bo po prostu to nie jest tego rodzaju muzyka, jaką się teraz gra, tak jak pan powiedział, ale ten album Błysk no, jest doskonały dla fanów, którzy to znają. Ja słuchałem. No właśnie, to pan odpowiedział na to pytanie. Proszę pamiętać, że tak zwani akademicy, do których też się mam szczęście zaliczać, no to oni głosują, oni sobie coś tam wybierają i tak jak to bywa w Hollywood czy w Oscarach, dlaczego głosują na takie filmy. Może też tam jest sporo ludzi, którzy no, mają ten sentyment do Kasi Nosowskiej, która rzeczywiście jest dużą osobowością, która też próbuje się przepoczwarzać, ale w taki spokojny sposób, nie robiąc takich dużych rozkroków jak Agnieszka Chilińska, więc ten Hej, to myślę, że on już tak właściwie, no nie może być Fryderyku bez Heja. No i tak to po prostu jest kontynuowane. W rokowym zestawieniu pojawia się też Krzysztof Zalewski, który no wiemy, że tą swoją, nazwijmy to, karierę próbuje ugruntowywać już od wielu, wielu lat. Próbował w programach, próbował, grał z Hej, zresztą nawet próbował w zespołach, w chórkach u nich śpiewał. No dzisiaj ma szansę na duży sukces, ma szansę na pokazanie, że jest wartościowym, naprawdę wartościowym artystą. Zdecydowanie, myślę, że on już to pokazał, że ta płyta jest naprawdę udana, tam dużo się dzieje muzycznie, on jest taki, no taki renesansowy, bo przecież zagrał też w dużym filmie i stara się. To czasem jest dobrze dla artysty, proszę zrozumieć, że jeżeli on tak przejdzie taką drogę i parę razy dostanie w nos, że to od razu nie zrobisz kariery, bo najgorsi są tacy, którzy wystąpią w jakimś talent show i już są gwiazdą i oni myślą, że wszystko będzie im świetnie w życiu szło. Ci rockmeni są zawsze bardziej pracowici, oni zaczynają od klubu, gdzie jest 10 osób, później 50, później 100 i to później pamiętają, że trzeba być jednak miłym dla fana, trzeba się starać i trzeba dbać o to wszystko. Co jest we Fryderykach najważniejsze, bo wiemy, że to są nagrody branżowe przyznawane artystom przez artystów. Co jest najbardziej docenione? Czy właśnie same płyty, sposób ich aranżacji, czy na przykład koncerty są równie ważne w tym przypadku? Tutaj trochę jest, może wiadomo, że Amerykanie tam w gramie mają aż za dużo tych kategorii. My mamy chyba trochę za mało, bo nie ma na przykład tutaj producenta, to jest w tej chwili bardzo ważna osoba i widać, że niektórzy ludzie mają już taką rękę, że oni potrafią pomóc wykonawcy, że byłoby to średnie, on zrobi tak, że jest to całkiem dobre, albo nawet bardzo dobre. Może brakuje tak zwanego live act, czyli kto najlepiej spisuje się na koncertach, bo to też jest ważne. Ludzie teraz, młodzież na szczęście chodzi na koncerty, bardzo tak dużo ludzi spotykam, bo ja też staram się bywać na wszystkich koncertach interesujących, więc tutaj przydałby się inna kategoria. To jest generalnie docenienie no właśnie piosenki, płyty, czyli takich najbardziej bazowych rzeczy, czy wideoklipu. No dobrze, myślę, że większość tutaj ja bym nie polemizował, oprócz tego, że w tej kategorii elektronicznej zdaje się znalazła się grupa Riverside, która chyba sama się zdziwi z tego powodu, bo elektronicznie to oni specjalnie nie są, mają klawiszowce, ale z elektroniką to ma mało wspólnego, więc tutaj takie trochę, powiedzmy, potknięcie w tej rockowej kategorii powinni być, bo proszę pamiętać, że to jest zespół, który jeździ po świecie i nie gra w polskich klubach. Oni grają naprawdę ważne, prestiżowe festiwale i nie są tam jako pierwszy rozbiegowy zespół, także to jest naprawdę zespół w tej chwili chyba najmocniejszy nasz atut, jeżeli chodzi o świat. Ale czytając o Fryderykach, chyba można zauważyć, że jest problem z przystosowywaniem pewnych zespołów do kategorii, dlatego że no nie ma wszystkich zespołów, są zespoły, które grają po prostu w różnych kategoriach, można tak powiedzieć.
No tak, myślę, że to jest fajne, kiedy artysta nie jest, nie stoi tylko na tej jednej nodze, tylko po prostu szuka czegoś, szuka dla siebie nowego uniformu muzycznego i tak samo gatunek alternatywa. No właściwie co to jest alternatywa, prawda? To nie jest pop, czy nie jest rock. Te worki są może takie, niektóre są obszerne, niektóre są mniej obszerne, ale... Takiej alternatywy szuka Brodka na przykład, którą teraz widzimy, która zmieniła się mocno od czasu tak początku swojej kariery. Wystarczy spojrzeć na ten klip, że to jest bardzo poszukiwanie. No wprawdzie były takie wielkie głosy, że ona będzie płyta wydana na całym świecie i z tego coś się zdarzy. No na razie chyba się nie zdarzyło, może niestety, może ta płyta jest zbyt nawet alternatywna. Jednak jeszcze to nie jest ten czas, kiedy ona odniesie wielki sukces, bo patrząc na to, co dzieje się na świecie, to ona tam nie jest kimś innym, prawda? To ona nie jest Björk, ona nie jest jakąś inną osobą typu PJ Harvey. Jeszcze jej brakuje. Ona szuka chyba cały czas swojej niszy, swojego stylu, bo ja pamiętam, że miała taki mały romans z muzyką francuską też, Francophonic Festival i tak dalej, i to też jakby gdzieś tam już zaginęło, przestała się tym przejmować i zajmować. Jak rozmawiać z redaktorem, który kocha muzykę, to oczywiście, że to prawda. Ona śpiewała rockowe rzeczy, bardzo, bardzo dobrze jej to wychodziło. Teraz poszła w taką właśnie bardziej skomplikowaną rzecz i w chwili, kiedy nie ma tutaj melodii, to zawsze jest to bardziej trochę takie bolesne, prawda? Bo to jest, czekamy, żeby była ta melodia, a utwór się skończył. Nie zaczął się na dobrą sprawę, nie ma refrenu. Być może, że ona ma takie ambicje, że chce pokazać, że jest jednak taką kobietą poszukującą, może ma te swoje wzorce takie, które ją do tego dopingują, ale to nie będzie łatwa droga. Pytanie o debiuty. To są zespoły i artyści, którzy wychodzą krok do przodu. Oni mogą być jakimś spojrzeniem w przyszłość polskiej muzyki. Znam osobiście Bowską na przykład, która no i tworzy taką muzykę no trochę hipsterską, nazwijmy to alternatywną, dla młodych dzieciaków, która się teraz sprzedaje. Tylko czy taka powinna być polska muzyka w przyszłości? Proszę pana, że debiut. To jest dopiero pierwsze pokazanie się i wiadomo, że z tego dopiero coś może być. To jest, myślę, że to wytypowanie do tej piątki tych debiutantów najlepszych, to jest pewnego rodzaju taki ukłon i takie popchnięcie lekkie przez tych akademików, że no, dziewczyno, robisz coś fajnego, zobaczymy, coś z ciebie wyrośnie, że dajemy ci takie, powiedzmy, takie klepnięcie po ramieniu, że dobrze, że dobrze kombinujesz, ale musisz się rozwijać. Akurat Bowska, myślę, że dobrze dosyć kombinuje. To jest jakaś taka właśnie, problem jest z tą naszą elektroniką, że to jest szalenie popularne na świecie, a u nas jakoś nie potrafimy znaleźć kogoś, kto będzie potrafił połączyć to, że to będzie elektronika i że to będzie da się słuchać. Jest tam zespół Xanax, którego nie jestem w stanie słuchać na przykład, ale dobrze, no dostali nominację, a nie będę narzekał. Martwi mnie tutaj tylko jedno, że brakuje takiego faceta, który nazywa się Bownik. Nie wiem, czy akurat pan o tym słyszał, ale to jest naprawdę bardzo dobrze śpiewający koleś z takim triem, taki nawet soulujący. I on w ogóle tutaj się nie pokazał, a jest Busław, który jest dosyć trudny i ciężki, więc ja bym tutaj... To jedyne, gdzie bym tutaj lekko może stał w opozycji, że szkoda, że nie ma tego faceta, który jest szalenie zdolny. A żeby trafić do debiutów, to też chodzi o komercję? Chodzi o to, żeby móc się maksymalnie pokazać, żeby nas przyuważono tam? No bo jak ktoś gra sobie w jakimś małym klubie czy garażu, no to wiadomo, że będzie trudno. No, sam pan powiedział, no Xanax to nie jest zespół, który gra dla wszystkich, prawda? Jeszcze jest tam ta jedna dziewczyna, której akurat nazwiska zapomniałem, która jest zupełnie odlotowa i na pewno nie przebije się na wielką scenę. Myślę, tutaj te akademicy poszli takim tropem, że oni są tacy bardzo alternatywni, więc trzeba ich tak bardzo wesprzeć, chociaż ja myślę, że jednak no, potrzeba jest trochę takiego, czegoś takiego jak taki talent do potrafienia, żeby sobie coś napisać, jakiś dobry utwór. To większość tutaj niektórych kompozycji na tych płytach, które właśnie zostały nominowane, to są dla mnie takie strony bez singli, czyli coś takiego, co jest tylko, to się nazywa, Anglicy mówią filler, not killer, czyli że to nie jest zabójczy utwór, tylko to jest coś wypełniającego, więc te debiuty chyba są dla mnie jakby najbardziej rozczarowujące. Czy nominacje. Jeśli chodzi o popowy album, jest zaskoczeniem zespół Raz, Dwa, Trzy? To jest powrót dinozaurów? Oni są chyba zaskoczeni, że są popowym zespołem, ale pop to też jest taka dosyć szeroki worek i jeżeli jest coś akceptowane, pop przecież, przypomnijmy, to jest od popular, tak? Czyli coś jest popularne, więc niewątpliwie Raz, Dwa, Trzy jest popularny. Bardzo przyzwoity zespół, więc ta nominacja, skoro nie zmieścili się w roku, to dobrze, że są w popie. To jeszcze spytam w takim razie, czy ma pan wrażenie, że te nazwiska, te nominacje, te zespoły to już jest trochę odejście od polskiej muzyki i lat 90. i 2000, że nie ma tych artystów, których chyba Polacy najbardziej kojarzą, czy tam Kaja, czy Andrzej Piaseczny. Oni się skupiają na występowaniu w programach telewizyjnych. Ta muzyka już jak gdyby gdzieś odeszła. Może pracują trochę mniej już teraz? Może akurat w tym okresie ostatnich tamtych 12 miesięcy nie nagrali żadnych płyt. Kaja zrobiła płytę taką świąteczną, więc to wiadomo, że to nie będzie tutaj uwzględnione. Ja bym ich nie skreślał, bo wiadomo, że, przepraszam, tylko śmierć można artystę już pogrzebać, że no nic więcej nie zrobi, ale ileż to razy artyści typu Santana czy paru jakichś innych wracali nagle w glorii sławy, kiedy już wszyscy zapomnieli, jak on się nazywa. Więc ja myślę, że on jeszcze, prawdziwy artysta zawsze walczy. To jest straszny zawód, proszę pamiętać. Artysta to straszny zawód, bo nigdy nie można powiedzieć, no już wszystko zrobiłem. Tylko
dlatego trzeba cały czas działać. Perfekt nagrał bardzo dobrą, moim zdaniem, płytę, taką bardziej akustyczną niż rockową, w ogóle niezauważoną, więc, ale to jest niedawno, więc może ono się to jeszcze nie mieściło czasowo, więc ja bym nie skreślał tych wszystkich artystów. Proszę zobaczyć na Marylę Rodowicz, ona cały czas jest w grze. Trzecie życie przychodzi. Co najmniej. Roman Rogowiecki, szef muzyczny Radia dla Ciebie, był gościem raportu. Dziękuję bardzo. A na koniec jeszcze Ania Dąbrowska, także piosenka, która jest nominowana do Fryderyków. Mam Ciebie tylko w głowie. Tylko w głowie i to wystarczy mi. Na prawdziwą wojnę nie zamierzam iść. Ciebie mam tylko.